Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś po raz kolejny gościmy w Gnieźnie. Miejscowa drużyna Polsat Start po porażce w Zielonej Górze. Dziś o punkty walczyć będzie z Beniaminkiem, pierwszej ligi, drużyną Unitarnów. Jeśli myśli o awansie do żlobej ekstraklasy, to spotkanie musi wygrać. Jeśli drużyna Starnowa chce utrzymać się w pierwszej lidze, także musi tutaj w Gnieźnie o punkty walczyć. Zapowiadają się więc po raz kolejny bardzo wielkie żużlowe emocje. A oto składy, w jakich wystąpią dzisiaj oba zespoły. Drużyna gości, drużyna Unitarnów z numerem pierwszym Grzegorz Rępała, z numerem drugim Paweł Szczęch, z numerem trzecim Robert Wardzała, z numerem czwartym obcokrajowiec Chorwat Zlatko Krznaric, z numerem piątym Rosjanin Siergiej Darkin, z numerem szóstym junior drużyny tarnowskiej Janusz Kołodziej i z numerem siódmym zawodnik rezerwowy, także junior, Marcin Rępała. Drużyna gospodarzy Pulsu Start Gniezno z numerem 9 Marek Hućko, z numerem 10 po raz pierwszy w drużynie Pulsu Start Gniezno Krzysztof Cegielski, z numerem 11 Jarosław Łukaszewski, z numerem 12 Duńczyk Gerd Handberg, z numerem 13 Krzysztof Jabłoński, z numerem 14 jego młodszy brat Mirosław Jabłoński i z numerem 15 zawodnik rezerwowy Łukasz Pawlikowski. Jakie założenia przed dzisiejszym spotkaniem? Oj, podejmujemy walkę, po prostu zrobić jak najlepszy wynik. Wiadomo, że jesteśmy u bardzo dobrej drużyny i tutaj nie można liczyć na wygraną, ale po prostu chciałbym, żeby moja drużyna uzyskała taki wynik, żebyśmy się go nie wstydzili, żebyśmy do domu jechali spokojni, bez wstydu. Jakie założenia przed dzisiejszym trudnym spotkaniem? No są założenia proste, po prostu musimy wygrać ten mecz i innej możliwości nie ma po prostu. Skład nieco inny. Tak, jest nieco inny. No, za Kaspra jedzie Krzysiu Cegielski, który u nas już jeździ, normalnie jest zatwierdzony i to jest jego pierwszy mecz interligacyjny. Dwa motocykle Krzysztofa Cegielskiego przed parkingiem. Zawodnik Pulsu Start Gniezno wybiera ten najszybszy. Za moment pojawi się przed maszyną startową i start do wyścigu pierwszego. Jeszcze raz przypomnę, w tym wyścigu oglądać będziemy Grzegorza Rępałę i Pawła Szczęcha. W barwach Pulsu Startu Gniezno Marka Hućkę i Krzysztofa Cegielskiego. Grzegorz Rępała powrócił do Tarnowa. Jest to duże wzmocnienie tej drużyny. Drużyny, która w ubiegłym roku startowała w rozgrywkach drugiej ligi, wywalczyła awans. No i teraz przed Tarnowianami bardzo trudne zadanie, utrzymanie się w szeregach pierwszej ligi. Grzegorz Rępała, tor pierwszy, kask żółty. Marek Hućko, tor drugi, kask czerwony. Tor trzeci, kask biały. Paweł Szczęch i tor czwarty, kask niebieski, Krzysztof Cegielski. Zawodnicy już w komplecie pod maszyną startową. Kask ma burzę bardzo dobrze ze startu. Grzegorz Rępała, on jest pierwszy, jest atakowany przez dwójkę gnieźnian, Marka Hućkę i Krzysztofa Cegielskiego. Szczęch daleko z tyłu, on już w walce o punkty raczej się liczyć nie będzie, a teraz Grzegorz Rępała musi odpierać ataki dwójki zawodników gnieźnieńskich. Krzysztof Cegielski przedarł się na drugie miejsce, jest coraz bliżej Grzegorza Rępały, ale zawodnik gości spisuje się jak na razie znakomicie. Znakomity start, no i teraz pewnie prowadzi motocykl, nie popełnia żadnych błędów i drugie okrążenie kończy na pierwszym miejscu. Jednak Krzysztof Cegielski siedzi mu na kole, jest bardzo blisko. Marek Hućko na trzecim miejscu, czwarty w kasku białym Paweł Szczęch. On już jest daleko za tą trójką zawodników, za moment ostatnie okrążenie. Grzegorz Rępała przy krawężniku, tuż za nim Krzysztof Cegielski i Marek Hućko. Teraz Krzysztof Cegielski atakuje po zewnętrznej, rozpędza się pod bandą, ale szybszy jak na razie Grzegorz Rępała. Teraz Cegielski nabiera prędkości. Ostatnie metry pierwszego wyścigu. Kto będzie szybszy? Grzegorz Rępała czy Krzysztof Cegielski? Ostatni atak gnieźnianina. Dosłownie o pół koła wygrywa Grzegorz Rępała przed Krzysztofem Cegielskim. Krzysztof Cegielski nagradzany za ambitną walkę. Trzeci Marek Hućko, czwarty na linię mety. Jednak Paweł Szczęch nie dojeżdża na linię mety, zrezygnował z walki, a więc po pierwszym wyścigu remis 3-3. Myślę, że będzie dobra jazda, bo jest równiutki torek i w miarę dzisiaj nie wygra najlepszy. Jak się jechało z Krzysztofem Cegielskim? Normalnie, wiele razy startowałem z Krzyśkiem i raz ja wygrywałem, raz on wygrywał i oby tak dalej. Co sądzisz na temat całego zamieszania wokół twojej osoby, które było? Oj, to jest długa historia i myślę, że do tego jest potrzebny osobny program, ale
Dobrze się skończyło. Nie chodziło mi na udowodnieniu racji, po prostu myślałem, że decyzja zostanie podjęta bardzo szybko w Głównej Komisji Sportu Żużlowego, jeżeli chodzi o moje dalsze działania. Niestety skończyło się aż na Trybunale i jak się okazało, potrzebne było zaledwie kilka godzin na to, żeby zapoznać się z całą dokumentacją i osoby bezstronne podjęły taką decyzję, a nie inną, także jestem usatysfakcjonowany z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście straciłem bardzo wiele, ponieważ w międzyczasie, chcę przypomnieć, straciłem możliwość startu w Lidze Brytyjskiej, straciłem wielu sponsorów, także można powiedzieć, że dobrze się skończyło, ale jest to pewnie dosyć. Szkoda, że takie sytuacje mają miejsce w polskim żużlu, ale miejmy nadzieję, że już więcej ich nie będzie. Jak Ciebie widzisz w starcie? Będę dzisiaj startował pierwszy raz w tej drużynie. Myślę, że tworzymy już kolektyw. Jestem naprawdę optymistą. Będziemy walczyć o awans do Ekstraligi. Gerd Handberg już pod maszyną startową. On czeka na swojego partnera Jarosława Łukaszewskiego, który miał jakieś problemy z motocyklem. Ostatnie regulacje już zakończone. Zawodnik Pulsu Start Gniezno podjeżdża już pod maszynę startową, podobnie jak zawodnik gości tarnowianin Zlatko Krsnaric, Chorwat, obcokrajowiec w drużynie Unii Tarnów. A oto pełna obsada wyścigu drugiego. Tor pierwszy, kask żółty Robert Wardzała, tor drugi, kask czerwony Jarosław Łukaszewski, tor trzeci, kask biały właśnie Zlatko Krsnaric i z toru czwartego w kasku niebieskim w tym wyścigu wystartuje Duńczyk Gerd Handberg. Jeszcze ostatnie regulacje przy sprzęgle Jarosława Łukaszewskiego. Już wszystko w porządku, silniki na pełnych obrotach. Najlepiej ze startu Gerd Handberg, bardzo dobrze także Jarosław Łukaszewski. Zamknęli Roberta Wardzałę i Zlatko Krsnaricza i Gnieźnianie na dwóch pierwszych miejscach. A więc Gnieźnianie w drugim wyścigu już udowadniają, że na tym torze potrafią jeździć znakomicie, potrafią walczyć. Zobaczymy teraz, jaka będzie odpowiedź zawodników z Tarnowa. Robert Wardzała trzeci, ale ten dystans, który go dzieli od zawodników gnieźnieńskich, na razie nie pozwala na nawiązanie jakiejś walki. Walki o przynajmniej dwa punkty w tym wyścigu. Gerd Handberg i Jarosław Łukaszewski jak na razie nienagannie, poprawnie demonstrują jazdę parą. Trzeci Robert Wardzała, czwarty Chorwat Zlatko Krsnaric. Za moment Gerd Handberg rozpocznie ostatnie okrążenie. Ten wyścig raczej bez emocji od samego startu prowadzą Gnieźnianie. Prowadzą 5-1 i najprawdopodobniej po tym wyścigu w tym meczu będą prowadzić różnicą 4 punktów. Gerd Handberg przed Jarosławem Łukaszewskim, Robertem Wardzałą i Zlatko Krsnariczem. Ostatnie metry drugiego wyścigu zwycięża Gerd Handberg przed Jarosławem Łukaszewskim, Robertem Wardzałą i Zlatko Krsnariczem. Radość gnieźnieńskich kibiców. Pierwsze zwycięstwo drużynowe pary Pulsu Start Gniezno. Wynik tego spotkania po dwóch rozegranych wyścigach 8-4 dla zawodników Pulsu Start Gniezno. Przed nami trzeci wyścig dzisiejszych zawodów. Wystartują w nim ze strony gospodarzy bracia Jabłońscy. Krzysztof Jabłoński, tor pierwszy, kask czerwony. Mirosław Jabłoński, tor trzeci, kask niebieski. Z toru drugiego Rosjanin Siergiej Darkin i z toru czwartego junior Janusz Kołodziej. Zawodnicy już w komplecie pod maszyną startową. Znak na wieżyczkę sędziowską. Znakomicie ze startu Siergiej Darkin, ale Krzysztof Jabłoński zamknął Rosjanina, wyszedł na pierwsze miejsce. Teraz o drugą lokatę walczy Mirosław Jabłoński. Po nie najlepszym starcie zdołał przedrzeć się przed Kołodzieja, ale Siergiej Darkin był szybszy. On jest drugi tuż za Krzysztofem Jabłońskim. Jabłoński spojrzał, gdzie jest jego młodszy brat, jak na razie na trzeciej pozycji przed juniorem Tarnowskiej Unii, drugi cały czas Siergiej Darkin, a więc jak na razie dwupunktowe prowadzenie, ale już nie zmieniło się to na remis, bo zawodnik Tarnowskiej Unii Janusz Kołodziej wyprzedził Mirosława Jabłońskiego i ponownie na torze w Gnieźnie remisowy układ wyścigu trzeciego na prowadzeniu Jabłoński przed Darkinem, Kołodziejem i Mirosławem Jabłońskim, który dał sobie wydrzeć jeden punkt. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Krzysztof Jabłoński. Spojrzał, gdzie jest jego brat, ale Mirosław Jabłoński daleko, daleko za Tarnowianami na ostatnim, czwartym miejscu, a więc w tym wyścigu Siergiej Darkin i
Janusz Kołodziej wywalczyli dla swojej drużyny remis. Zwycięża Jabłoński, on zdobywa 3 punkty. 2 wywalczył Siergiej Darkin, 1 Janusz Kołodziej. Bez punktów w tym wyścigu Mirosław Jabłoński, a więc 3-3. I po 3 rozegranych wyścigach 11-7 prowadzą gospodarze żużlowcy Pulsu Start Gniezno. Przed nami kolejny, 4 już wyścig. Jak na razie goście, zawodnicy Unitarnów, postawili zawodnikom gnieźnieńskim zdecydowany opór, tak jak mówiłem wcześniej. Oni tutaj muszą walczyć o punkty, jeśli marzą o utrzymaniu się na zapleczu polskiej ekstraligi żużlowej i czynią to dzisiaj właśnie w Gnieźnie. Zobaczymy, jak w wyścigu 4 paratarnowskiej Unii Grzegorz Rępała, Paweł Szczęch poradzi sobie z Jarosławem Łukaszewskim i Gertem Hartbergiem. Jarosław Łukaszewski startuje z pola pierwszego w kasku czerwonym. Grzegorz Rępała, tor drugi, kask żółty. Tor trzeci, kask niebieski, Gert Hamberg. I tor czwarty, kask biały, Paweł Szczęk, który pierwszego swojego startu do udanych nie zaliczy. Zdecydowanie lepiej poradził sobie Grzegorz Rępała, który pokonał Krzysztofa Cegielskiego i Marka Hućkę. Wyścig czwarty, Jarosław Łukaszewski, Grzegorz Rępała, Gert Hamberg i Paweł Szczęk. Ponownie najlepiej ze startu Jarosław Łukaszewski, teraz Paweł Szczęch atakuje po zewnętrznej, Gert Hamberg ostatni. Na pewno zaskoczenie na trybunach gnieźnieńskiego startu. Nikt się nie spodziewał, że Duńczyk będzie przegrywał z Szczęchem i Rępałą, ale jak już wspominałem, tarnowianie stawiają tutaj zdecydowany opór. Teraz na drugiej, trzeciej pozycji zawodnicy gości. Szczęch drugi, trzeci Grzegorz Rępała, czwarty Gert Hamberg, który teraz zbliżył się do Grzegorza Rępały, atakuje go po zewnętrznej i wychodzi na drugie miejsce. Pierwszy Łukaszewski, a więc teraz korzystny układ dla zawodników Pulsu Start Gniezno, bo w tym wyścigu prowadzą różnicą 2 punktów. Gert Hamberg teraz zbliżył się do drugiego zawodników tarnowskiej Unii, Pawła Szczęcha. Szczęch wychodzi na zewnętrzną, przy krawężniku atakuje Gert Hamberg, ale ten atak jeszcze nie był skuteczny. Cały czas zawodnik Pulsu Start Gniezno musi uznać wyższość zawodnika tarnowskiej Unii. Jarosław Łukaszewski już daleko z przodu, Szczęch na drugiej pozycji, Hamberg trzeci, czwarty Grzegorz Rępała i w takiej kolejności zawodnicy mijają linię mety. Ten wyścig 4-2 wygrywają gospodarze i prowadzą po 4 rozegranych wyścigach 15-9, a więc ta przewaga gnieźnieńskiej drużyny wzrosła już do 6 punktów. Przeciąga się start do wyścigu 5. Jak na razie tutaj emocji w poszczególnych wyścigach nie brakowało. Tarnawianie starają się nawiązać wyrównaną walkę z gospodarzami, no ale jak na razie po 4 rozegranych wyścigach przegrywają różnicą 6 punktów. Zlatko Krznaric, Krzysztof Jabłoński, Robert Wardzała i Mirosław Jabłoński. Tym razem najszybszy ze startu Robert Wardzała, dobrze także Mirosław Jabłoński. On po zewnętrznej atakuje Ternowian i wychodzi na pierwsze miejsce. Krznaric jest drugi, na trzecie wskoczył Krzysztof Jabłoński. Chorwat atakuje teraz juniora Pulsu Start Gniezno Mirosława Jabłońskiego. Jabłoński ucieka na zewnętrzną, jak na razie skutecznie. Teraz zamyka Chorwata, jest cały czas pierwszy, na trzecim miejscu jego starszy brat Krzysztof, na ostatnim Robert Wardzała, jednak Chorwat Zlatko Krznaric nie rezygnuje, cały czas blisko Mirosława Jabłońskiego, ale atakujący juniora Pulsu Start Gniezno musi uważać na Krzysztofa Jabłońskiego. No właśnie, Krzysztof Jabłoński przedarł się na drugą pozycję, teraz Krznaric rozpędza się po zewnętrznej, zobaczymy jaka będzie odpowiedź Chorwata. Bracia Jabłońscy na pierwszych 2 miejscach, po zewnętrznej Krznaric. On już najwyraźniej spasował się z gnieźnieńskim torem, zdecydowanie lepiej prezentuje się niż w swoim pierwszym starcie. No ale gnieźnianie na 2 pierwszych miejscach i powiększają cały czas przewagę nad Krznariczem. Ostatnie metry Mirosław Jabłoński przed Krzysztofem Jabłońskim. Oni zdobywają dla Pulsu Start Gniezno 5 punktów, zaledwie 1 z Latko Krznaric. Bez punktów w tym wyścigu Robert Wardzała. 5-1 i wynik spotkania po 5 rozegranych wyścigach już 20-10. Różnicą 10 punktów prowadzą żużlowcy Pulsu Start Gniezno. Zawodnicy już pojawiają się na swoich polach startowych. Czekamy na Krzysztofa Cegielskiego, dla którego będzie to drugi start w barwach drużyny Pulsu Start Gniezno. W swoim pierwszym wyścigu musiał uznać wyższość
Grzegorza Rępałę. Na pewno będzie chciał się zrehabilitować, pokazać jak z najlepszej strony przed gnieźnieńską publicznością. Dlatego też teraz dba o każdy szczegół. Ostatnie regulacje sprzęgła zawodnika Pulsu Start Gniezno. Już wszystko gotowe. Zawodnicy podjeżdżają pod maszynę startową. Kask żółty Siergiej Darkin, kask niebieski Krzysztof Cegielski, biały Janusz Kołodziej i kask czerwony Marek Hućko. Bardzo dobrze ze startu Siergiej Darkin, ale najszybszy jest Marek Hućko. On po zewnętrznej zbliżył się do Rosjanina, jednak Siergiej Darkin cały czas na prowadzeniu. Teraz rozpędza się Krzysztof Cegielski, stara się przy wewnętrznej zaatakować zawodnika Unitarnów. Atak ten się nie udaje, jednak Gnieźnianie atakują Rosjanina z dwóch stron. Marek Hućko po zewnętrznej, Cegielski przy krawężniku, Janusz Kołodziej na ostatnim, czwartym miejscu. Coraz bliżej Siergieja Darkina, Krzysztof Cegielski. Ambicji zawodnikowi Pulsu Start Gniezno nie można odmówić, ale starty, wykonanie Cegielskiego nie najlepsze, spóźnione. Wykorzystał to Siergiej Darkin, wystrzelił jak z katapulty i ona prowadzi w wyścigu szóstym przed Cegielskim i Markiem Hućko. Kołodziej na ostatniej, czwartej pozycji. Teraz atakę Cegielskiego po zewnętrznej, ostatnie okrążenie. Ale Siergiej Darkin jedzie bardzo poprawnie, nie popełnia żadnych błędów. Jak na razie zmierza po trzy punkty. Siergiej Darkin przed Krzysztofem Cegielskim, Markiem Hućko i Kołodziejem, który z powodu defektu już zrezygnował z walki. Siergiej Darkin, trzy punkty dla Unitarnów, dwa punkty Krzysztof Cegielski i zaledwie jeden punkt Marek Hućko. Bez punktów w tym wyścigu Janusz Kołodziej. Remis 3-3 i po sześciu rozegranych wyścigach Puls Start Gniezno prowadzi z Unią Tarnów 23-13. No ciężko, to u mnie pierwszy mecz przed tym sezonem, tylko był jeden trening po wczoraj w Tarnowie. I tak ja jeszcze w sumie nie bardzo przygotowany, ciężko mnie jest siedzieć. Ale walka wspaniała z Krzysztofem Cegielskim. Tak, no zresztą. No, wygrał starty, ale było ciężko, mnie atakowało z lewa, z prawa. Dobra, mi podobał ten bieg. Przed nami wyścig siódmy, a więc jak słyszeliśmy dla Siergieja Darkina i Krzysztofa Cegielskiego są to pierwsze starty po bardzo, bardzo długiej zimowej przerwie. Obaj zawodnicy jak na razie jeszcze dopasowują swój sprzęt do tych zawodów. Zobaczymy, jak będą jeździć w dalszej części zawodów, a przed nami wyścig siódmy. Bracia Jabłońscy kontra Grzegorz Rępała, Paweł Szczęk. Dobrze ze startu Krzysztof Jabłoński, on zamyka Grzegorza Rępałę. Bardzo dobrze także Mirosław Jabłoński. Zamknięty Grzegorz Rępała przez zawodników Pulsu Start Gniezno, którzy już na dwóch pierwszych pozycjach po mistrzowsku rozegrał ten pierwszy łuk. Krzysztof Jabłoński, on teraz asekuruje młodszego brata Grzegorza Rępała. Odkręcił manetkę gazu, wrzucił się w pościg, no ale traci do zawodników gnieźnieńskich około 10 metrów. Paweł Szczęch po bardzo dobrym swoim drugim starcie, tym razem ponownie nie najlepiej na ostatniej, czwartej pozycji. Jeszcze dwa okrążenia do pokonania mają zawodnicy wyścigu siódmym. Mirosław Jabłoński przed Krzysztofem Jabłońskim, Grzegorzem Rępałą i Pawłem Szczęchem. Zawodnicy gnieźnieńscy cały czas prowadzą 5-1, rozpoczynają właśnie ostatnie okrążenie. Obejrzał się Krzysztof Jabłoński, gdzie jest Grzegorz Rępała. Grzegorz Rępała coraz bliżej pary Pulsu Start Gniezno. No ale tutaj czasu i dystansu na ataki pozostało bardzo niewiele. Już ostatnie metry w tym wyścigu zwycięża Mirosław Jabłoński. On zdobywa kolejne 3 punkty. 2 Krzysztof Jabłoński, 1 Grzegorz Rępała. Bez punktów w tym wyścigu Paweł Szczęch. Zwycięstwo 5-1 pary Pulsu Start Gniezno. Gnieźnianie wygrali 5-1 i prowadzą po 7 rozegranych wyścigach 28-14. Grzegorz Rępała ma pretensje do pary Pulsu Start Gniezno, no ale w tym pierwszym łuku zawsze jest dużo walki i tutaj trzeba się wykazać mocnym charakterem i pogodzić się z tym, co się właśnie na torze dzieje. Tutaj nikt nie odpuszcza, emocje trwają do ostatnich metrów. Zawodnicy za moment podjadą pod taśmę i kolejne emocje na torze w Gnieźnie. Przed nami wyścig ósmy. Marek Hućko, Siergiej Darkin, Krzysztof Cegielski i Zlatko Krsnaric. Silniki na pełnych obrotach, tym razem gnieźnianie rewelacyjnie. Marek Hućko i Krzysztof Cegielski, ale przy krawężniku atakuje Siergiej Darkin. Siergiej Darkin nie odpuszcza, bardzo blisko Marka Hućki, Krzysztofa Cegielskiego. Teraz atakuje po zewnętrznej, ale gnieźnianie poradzili sobie z atakami Rosjanina. C
Cegielski po zewnętrznej, Marek Hućko przy krawężniku, teraz Siergiej Darkin rozpędza się, no ale traci już do Marka Hućki około 10 metrów, Zlatko Krznaric na ostatnim, czwartym miejscu, a więc na niewiele zdała się ta zmiana taktyczna. Jak na razie Gnieźnianie prowadzą 5-1. Krzysztof Cegielski wreszcie dopasował się ze swoim sprzętem, no i jedzie tak, jak tego oczekują od niego gnieźnieńscy kibice. Mają prawo oczekiwać najwyższej formy, bo przecież to zawodnik, który będzie reprezentował Polskę w cyklu Grand Prix. Krzysztof Cegielski przed Markiem Hućko, Siergiejem Darkinem i Zlatkiem Krznariczem. Ostatnie pół okrążenia. Krzysztof Cegielski zmierza do mety. On zdobywa pierwsze 3 punkty, pierwsze zwycięstwo w barwach Pulsu Start Gniezno. Radość na gnieźnińskich trybunach, 2 punkty Marka Hućki, 1 punkt Siergieja Darkina, bez punktu w tym wyścigu Zlatko Krznaric. Zapowiadałeś, że będzie lepiej, no i zrealizowałeś 100%. Tak mówiłem, no staram się, małe kłopoty sprzętowe, może się powtarzam, ale tak to jest. Pierwszy raz na tym torze, meczu ligowym, jeszcze nie wszystko dograne tak jakby się chciało, ale idzie w dobrym kierunku, tak uważam i jestem przekonany, że wkrótce będzie tak jak ja sobie życzę, tak jak kibice sobie życzą. Przed nami wyścig 9, po 8:33 do 15 prowadzą zawodnicy Pulsu Start Gniezno. Nie koniec debiutu w dniu dzisiejszym wyścigu, właśnie 9, na drugim polu startowym w kasku niebieskim ujrzymy Łukasza Pawlikowskiego. To jego pierwszy start w tym sezonie w barwach Pulsu Start Gniezno. Jego partnerem będzie Jarosław Łukaszewski w kasku czerwonym na polu czwartym. Pawlikowski zastąpił Gerta Handberga. Taką decyzję podjął trener Mieczysław Woźniak. Para Tarnowskiej Unii ponownie Siergiej Darkin na trzecim polu w kasku żółtym, na pierwszym torze w kasku białym Janusz Kołodziej. Taśma w górze, bardzo dobrze ze startu Jarosław Łukaszewski, on zamyka parę Tarnowskiej Unii, Kołodzieja i Darkina. Pawlikowski na ostatnim, czwartym miejscu, a więc remisowy jak na razie układ wyścigu dziewiątego. Jarosław Łukaszewski daleko z przodu. Teraz Kołodziej i Siergiej Darkin rzucają się w pościg za zawodnikiem Pulsu Start Gniezno. Jak na razie Łukasz Pawlikowski w walce o punkty się nie liczy. Duża strata tego zawodnika do pary Tarnowskiej Unii. Na prowadzeniu cały czas Jarosław Łukaszewski. Coraz bliżej niego Janusz Kołodziej, trzeci Siergiej Darkin. Darkin obejrzał się, gdzie jest Pawlikowski, a Pawlikowski cały czas bardzo, bardzo daleko za parą Tarnowskiej Unii. Jednak ten wynik remisowy 3-3 Tarnowian nie urządza, bo jeżeli chcą jeszcze o czymkolwiek w tym spotkaniu myśleć, jeżeli chcą nawiązać walkę z zawodnikami Pulsu Start Gniezno, muszą wyścigi zacząć wygrywać drużynowo. Jak na razie nie udało im się to jeszcze ani razu. Wyścig 9 wygrywa Jarosław Łukaszewski przed Januszem Kołodziejem, Siergiejem Darkinem i Łukaszem Pawlikowskim. Remisy 3-3 w gonitwie 9 i wynik spotkania po właśnie 9 rozegranych wyścigach 36-18 dla drużyny Pulsu Start Gniezno. Podjeżdża potem maszynę startową Krzysztof Jabłoński, jest już Krzysztof Cegielski, są bracia Rępałowie. Za moment kolejne emocje, kolejny wyścig na torze przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Jeszcze ostatnie poprawki przy sprzęgle Krzysztofa Jabłońskiego. Zawodnicy już ustawieni na swoich polach startowych. Już coraz głośniej grają silniki. Za moment zielone światło i start do wyścigu 10. Bardzo dobrze Grzegorz Rępał, ale jeszcze lepiej Krzysztof Cegielski. Znakomicie rozegrał pierwszy łuk Krzysztof Jabłoński. Przyciął do krawężnika i już Krzysztofowie Cegielski i Jabłoński na 2 pierwszych miejscach. Bracia Rępałowie po raz kolejny muszą uznać wyższość zawodników gnieźnieńskich. Grzegorz Rępała jest na 3. pozycji. Ostatni Marcin Rępała, ale Grzegorz Rępała nie rezygnuje z walki. Na moment zbliżył się do Krzysztofa Jabłońskiego. Starał się zaatakować drugą pozycję zajmowaną przez zawodnika gnieźnieńskiego. Krzysztof Cegielski mknie po 3 punkty. Za nim Krzysztof Jabłoński, Grzegorz Rępała i Marcin Rępała. A więc coraz lepsza postawa Krzysztofa Cegielskiego na torze przy ulicy Wrzesińskiej. Przypomnijmy, w debiucie tego zawodnika w drużynie Pulsu Start Gniezno. Ostatnie okrążenie, Cegielski i Jabłoński jadą po 5 punktów dla drużyny gnieźnieńskiej.
Krzysztof Cegielski zdobywa kolejne 3 punkty, 2 punkty na konto Krzysztofa Jabłońskiego, zaledwie 1 punkt Grzegorz Rępała. Bez punktów w tym wyścigu Marcin Rępała, 5-1 wygrywają Gnieźnianie i prowadzą już po 10 rozegranych wyścigach 41-19. Zwyciężając 5-1 w wyścigu 10, Gnieźnianie zapewnili już sobie zwycięstwo w całym spotkaniu. W spotkaniu, w którym zostało do rozegrania jeszcze 5 wyścigów, ale nawet gdyby wszystkie 5-1 wygrali, Tarnowianie tego meczu wygrać już nie mogą. Wyścig 11. Mirosław Jabłoński, tor pierwszy, kask niebieski, tor drugi, kask biały, Janusz Kołodziej, tor trzeci, kask czerwony, Jarosław Łukaszewski, tor czwarty, kask żółty, Robert Wardzała. Oczy zawodników wpatrzone w zielone światło, znak taśma do góry, bardzo dobrze, tym razem Robert Wardzała i znakomicie także Janusz Kołodziej, a więc zanosi się na pierwsze zwycięstwo drużynowe zawodników Tarnowskiej Unii na trzeciej i czwartej pozycji. Gospodarze, wreszcie przebudzenie w zespole gości. Robert Wardzała i Janusz Kołodziej zmierzają po 5 punktów. Stara się ich zaatakować Mirosław Jabłoński. On coraz bliżej Roberta Wardzały, ale jak na razie traci jeszcze kilka metrów. Jarosław Łukaszewski na ostatnim, czwartym miejscu. Teraz błąd Roberta Wardzały. Jarosław Łukaszewski już bardzo blisko za zawodnikiem Tarnowskiej Unii. Na prowadzeniu junior zespołu tarnowskiego Janusz Kołodziej. Kolejny atak Jarosława Łukaszewskiego. Cały czas 5-1 prowadzą Tarnowianie. Teraz Wardzała na zewnętrzną. Przy krawężniku atakuje Jarosław Łukaszewski. Atak okazał się skuteczny i zawodnik Pulsu Start Gniezno jest na drugiej pozycji, ale i tak jeszcze prowadzą w tym wyścigu Tarnowianie. Kołodziej przed Łukaszewskim, Wardzałą i Mirosławem Jabłońskim. Tak też kończy się ten wyścig, a więc goście odnoszą pierwsze drużynowe zwycięstwo w tym meczu. Nagradzani są oklaskami przez gnieźnieńską publiczność. Wygrywają 4-2. Wynik całego spotkania 23-43 dla drużyny Pulsu Start Gniezno. Tarnowianie, pomimo że ten mecz przegrali, nie zamierzają odpuszczać. Kolejna zmiana w wyścigu 12, ostatnim regulaminowym wyścigu. Trener Marian Wardzała w miejsce Pawła Szczęcha wstawił do tego wyścigu Grzegorza Rępałę. Jego partnerem będzie startujący w kasku żółtym z pola czwartego Rosjanin Siergiej Darkin. Para Pulsu Start Gniezno to tor pierwszy, kask niebieski Duńczyk Gerd Handberg i tor trzeci, kask czerwony Marek Hućko. ...43 do 23, różnicą 20 punktów po 11 rozegranych wyścigach prowadzą zawodnicy Pulsu Start Gniezna, więc zdobyli już kolejne 2 punkty do ligowej tabeli. Mają ich na swoim koncie 4 i teraz będą po tej porażce w Zielonej Górze gonić właśnie zespół ZKŻ-u Zielona Góra i rybnickiego RKM-u. Gnieźnian czeka bardzo trudny mecz w Rybniku, a jeszcze wcześniej rybniczanie walczyć będą na torze w Zielonej Górze, ale teraz już przenosimy się na tor. Handberg, Grzegorz Rępała, Marek Hućko i Siergiej Darkin. Bardzo dobrze wyszedł Gerd Handberg. Teraz Marek Hućko wypycha na zewnętrzną Siergieja Darkina i Gnieźnianie na dwóch pierwszych miejscach. Gerd Handberg pierwszy, Marek Hućko drugi, trzeci, Siergiej Darkin czwarty, Grzegorz Rępała. Gnieźnianie więc także nie odpuszczają do końca, walczą o punkty na torze przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Gerd Handberg, Marek Hućko. Para gospodarzy Pulsu Start Gniezno zmierza po kolejnych 5 punktów. Siergiej Darkin stara się jeszcze gonić zawodników gnieźnieńskich, ale przewaga już jest bardzo duża. Tutaj raczej już nic wielkiego nie wskóra, więc kolejny wyścig bez historii. Gnieźnianie daleko, daleko z przodu. Oni rozpoczynają ostatnie okrążenie. Marek Hućko i Gerd Handberg. Gerd Handberg w tym sezonie prezentuje się znakomicie w barwach Pulsu Start Gniezno. Zdecydowanie lepiej niż przed rokiem, kiedy zawodził niejednokrotnie włodarzy gnieźnieńskiego klubu. No ale teraz jest już wszystko w porządku. Przyjeżdża na drugim miejscu za Markiem Hućko. Trzeci Siergiej Darkin, czwarty Grzegorz Rępała, który wolniutko zmierza
tej chwili już do parkingu. 5-1 zwyciężają gnieźnianie. Radość gnieźnieńskich kibiców. Wynik spotkania po 12 rozegranych wyścigach 48-24. Kilka słów historii tego biegu. No nie mogłem się połączyć, znaczy historia tego biegu, no start troszkę minimalnie przegrałem, a dociągnąłem Darkina. Nie pozwoliłem mu się wyłamać w pierwszym łuku od razu tak, jakby chciał. No i z tego wyszło 5-1 dla nas. Jesteś zadowolony chyba ze swojej jazdy w tym sezonie jak na razie? No na razie nie bardzo. Jak będzie powyżej 10, będę zadowolony. Na razie tak jest nie za bardzo. W jakich składach pojadą dzisiaj zawodnicy Unitarnu w biegach nominowanych? W biegu 13 z pierwszego toru Krznaric, z trzeciego Wardzała. W biegu 14 z drugiego toru Szczęch, z czwartego Grzegorz Rzępała. I w biegu 15 z pierwszego toru Kołodziej, z trzeciego toru Darkin. Tam już mam. W jakich składach pojadą dzisiaj zawodnicy Pulsu Startu Gniezno w biegach nominowanych? W 13 biegu pojedzie z drugiego toru Pawlikowski i z czwartego toru Mirek Jabłoński. W 14 biegu będzie z pierwszego toru jechał Pawlikowski i z trzeciego toru Jabłoński. I w 15 biegu jedzie Cegielski z drugiego toru i Łukaszewski z czwartego toru. A więc przed nami pierwszy z wyścigów nominowanych. Poznaliśmy już obsadę tych wyścigów. Jeszcze raz przypomnę wyścig 13, kask żółty, tor pierwszy Krznaric, tor drugi kask czerwony Pawlikowski, on zastępuje Handberga, tor trzeci kask biały Robert Wardzała, tor czwarty kask niebieski Mirosław Jabłoński, a więc trener Pulsu Start Gniezno Mieczysław Woźniak w tym wyścigu wystawił do walki dwóch zawodników młodzieżowych, dwóch juniorów. Mirosława Jabłońskiego i Łukasza Pawlikowskiego. Zobaczymy, jak poradzą sobie w walce z Robertem Wardzałą i z Latko Krznariczem, parą Tarnowskiej Unii. Krznaricz, tor pierwszy, kask żółty, tor drugi, kask czerwony, Łukasz Pawlikowski, tor trzeci, kask biały, Robert Wardzała, tor czwarty, kask niebieski, Mirosław Jabłoński. Bardzo dobrze ze startu Mirosław Jabłoński. On przedziera się na pierwszą pozycję, drugi Krznaricz, na trzecią wychodzi Robert Wardzała. Ale Łukasz Pawlikowski nie rezygnuje, przedziera się na trzecie miejsce. Teraz zakręciło niebezpiecznie Pawlikowski, upadł na tor, nie zgasł silnik motocykla. Niebezpieczna sytuacja na torze, wyścig zostanie przerwany. Pawlikowski najprawdopodobniej z powtórki wyścigu 13 wykluczony. Na szczęście nic się Łukaszowi Pawlikowskiemu nie stało. Zatańczył ten motocykl, mogło dojść do niebezpiecznej sytuacji oczywiście. Łukasz Pawlikowski zostaje z powtórki wykluczony. Powtórka wyścigu 13. Osamotniony Mirosław Jabłoński w walce z Latko Krznariczem i Robertem Wardzałą. Przeszarżował nieco Łukasz Pawlikowski, dostał szansę od trenera, chciał się pokazać jak z najlepszej strony. Nie wyszło młodemu zawodnikowi Pulsu Start Gniezno. No i efekt taki, że Mirosław Jabłoński teraz sam będzie walczył przeciwko parze Unitarnów. Z Latko Krznariczowi i Robertowi Wardzale. Trójka zawodników już pod maszyną startową, odkręcone manetki gazu. Za moment start do wyścigu 13. Mirosław Jabłoński podobnie najszybszy. On zamyka zawodników Tarnowskiej Unii. Rozgrywa wszystko już na pierwszych dwóch łukach. I mknie po zwycięstwo. Kolejne już w dzisiejszych zawodach. Wygrywał już wcześniej dwa wyścigi. Mirosław Jabłoński pierwszy, drugi Robert Wardzała, trzeci Zlatko Krznaric. A więc remisowy układ wyścigu 13. Mirosław Jabłoński ratuje remis dla drużyny gnieźnieńskiej, przynajmniej jak na razie, bo Robert Wardzała nie rezygnuje. On odkręca maksymalnie manetkę gazu, stara się jeszcze dojść do Mirosława Jabłońskiego. No ale zawodnik Pulsu Startu Gniezno nie popełnia większych błędów, nie popełnia właściwie żadnych błędów. Mygnie po kolejne 3 punkty. Cały czas powiększając dystans nad Robertem Wardzałą i Zlatko Krznariczem. Ostatnie okrążenie, teraz Chorwat zbliżył się do Roberta Wardzały, wychodzi na drugie miejsce. Ale ta walka już tutaj niewiele wnosi do tego wyścigu, bo i tak zwycięża Mirosław Jabłoński, zdobywający 3 punkty dla drużyny Pulsu Start Gniezno, 2 punkty Zlatko Krznaricza. 1 Roberta Wardzały, remis 3-3 i wynik tego meczu po 13 rozegranych wyścigach
51 do 27. Przedostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Ujrzymy w nim staro pierwszego w kasku czerwonym Marka Chućkę. Obok niego na drugim polu startowym Paweł Szczęch. Tor trzeci kask niebieski Krzysztof Jabłoński. Tor czwarty kask biały Grzegorz Rępała. Zawodnicy już w komplecie przed maszyną startową. Marek Chućko, Paweł Szczęch, Krzysztof Jabłoński i Grzegorz Rępała. To pełna obsada wyścigu 14. Odkręcone manetki gazu, znak na wieżyczkę sędziowską. Sędzia wypuścił zawodników, bardzo dobrze Marek Chućko. Dobrze także Krzysztof Jabłoński, ale po zewnętrznej wyprzedza go Grzegorz Rępała. On przemknął przed Marka Chućkę, ale pościg za nim rzucił się Krzysztof Jabłoński. A więc zawodnicy serwują nam w tym przedostatnim wyścigu jeszcze sporo emocji. Jabłoński za Grzegorzem Rępałą, trzeci Marek Chućko, czwarty. Nie liczy się już w walce o punkty Paweł Szczęch. Czy Grzegorz Rępała zdoła się wybronić przed atakami zawodników gnieźnieńskich? Krzysztof Jabłoński teraz decydował się na atak po zewnętrznej, ale jak na razie cały czas na prowadzeniu. Zawodnik Tarnowskiej Unii Grzegorz Rępała, teraz gnieźnianie bardzo blisko zawodnika Tarnowskiego, kolejny atak Krzysztofa Jabłońskiego, teraz Jabłoński przyciął do krawężnika, ale zorientował się w jego zamiarach Grzegorz Rępała i doświadczony zawodnik Unii Tarnów cały czas zmierza po 3 punkty. Grzegorz Rępała przed Krzysztofem Jabłońskim i Markiem Chućko, a więc remisowy układ w wyścigu 14. W takim też układzie zawodnicy mijają linię mety. 3 punkty zdobywa Grzegorz Rępała, 2 Krzysztof Jabłoński, 1 punkt Marek Chućko, bez punktu Paweł Szczęch. Ta walka podobała się publiczności zgromadzonej na stadionie w Gnieźnie. Nagradzają zawodników oklaskami. Remisy 3-3 i 54-30 po 14 rozegranych wyścigach prowadzą zawodnicy Pulsu Startu Gniezno. Ostatni, 15 wyścig dzisiejszych zawodów, można powiedzieć deser tych zawodów z udziałem najlepszych zawodników dzisiejszego spotkania. Wielki sukces młodego zawodnika Tarnowskiej Unii Janusza Kołodzieja. On spisywał się dzisiaj bardzo dobrze, no i wystartuje w tym wyścigu z udziałem najlepszych zawodników meczu. Janusz Kołodziej, tor pierwszy, kask żółty, tor drugi, kask czerwony, Krzysztof Cegielski. Tor trzeci, kask biały, Siergiej Darkin. I tor czwarty, kask niebieski, Jarosław Łukaszewski. Jarosław Łukaszewski i Krzysztof Cegielski do tej pory zdobyli po 10 punktów. Siergiej Darkin dla drużyny Tarnowskiej Unii 8 punktów, a Janusz Kołodziej do tej pory wywalczył w 4 startach 6 punktów. Kołodziej, tor pierwszy, kask żółty, Krzysztof Cegielski, kask czerwony, tor drugi, tor trzeci, kask biały, Siergiej Darkin i tor czwarty, kask niebieski, Jarosław Łukaszewski. Krzysztof Cegielski ma jeszcze jakieś wątpliwości co do ustawienia Janusza Kołodzieja, ale wszystko w porządku. Już silniki grają coraz głośniej, taśma idzie do góry i bardzo dobrze ze startu Jarosław Łukaszewski. On zamknął wszystkich zawodników przy krawężniku, przedziera się na drugie miejsce Krzysztof Cegielski, ale ambitnie o drugą pozycję walczy Janusz Kołodziej. Ciekawa walka przez prawie całe pierwsze okrążenie. Krzysztof Cegielski wyszedł z tej walki zwycięsko, ale junior Tarnowskiej Unii nie rezygnuje. On cały czas walczy o drugie miejsce z Krzysztofem Cegielskim. Jarosław Łukaszewski już daleko z przodu, on prowadzi, zmierza po 3 punkty, a Kołodziej cały czas ambitnie walczy o drugą pozycję z Krzysztofem Cegielskim. Na ostatnim, czwartym miejscu Siergiej Darkin, on już się walczy o punkty nie liczy. Teraz postawił motocykl Kołodzieja, na moment przemknął na drugie miejsce Cegielski. Teraz zamknął młodego zawodnika Tarnowskiej Unii i wyszedł na drugie miejsce. Ale wielkie brawa dla Janusza Kołodzieja za tą wspaniałą walkę przez 3 okrążenia z Krzysztofem Cegielskim. Naprawdę ten młody zawodnik już bardzo wiele potrafi. Ostatnie pół okrążenia, ostatnie metry właściwie Jarosław Łukaszewski. 3 punkty, 2 punkty Krzysztof Cegielski, 1 punkty Janusza Kołodzieja. Bez punktu w tym wyścigu Siergiej Darkin. Zwycięstwo podwójne 5-1 zawodników Pulsu Start Gniezno i zwycięstwo w całym meczu 59-31.
Zawodnicy dziękują teraz gnieźnieńskiej publiczności za doping w całym tym spotkaniu, a oto jak przedstawiają się zdobycze punktowe wszystkich zawodników. Dla zespołu gości najwięcej punktów po 8 zdobyli Siergiej Darkin i Grzegorz Rempała. Oni startowali po 6 razy w 5 wyścigach. Janusz Kołodziej zdobył 7 punktów, 3 punkty wywalczył Zlatko Krznaricz, po 2 punkty Paweł Szczech i Robert Wardzała. Dla drużyny gnieźnieńskiej Krzysztof Cegielski 12 punktów, Jarosław Łukaszewski 13, Krzysztof Jabłoński 11, Mirosław Jabłoński 9, Marek Łuczko 8 i Gerd Handberg 6. Łukasz Pawlikowski w dniu dzisiejszym punktów nie zdobył. Kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No uważam, że mecz był, co niektóre biegi w ogóle były bardzo ładne, walka i to były po walce. I znaczy uważam, że już drużyna jest bardziej Gniezna już zmobilizowana i coraz bardziej ładnie jedzie. Czy coś się stało Łukaszowi Pawlikowskiemu, czy wszystko w porządku po 13 wyścigu? Znaczy po tym 13 biegu co upadł, to rozbił kontuzję, mamy troszeczkę łokieć rozerwał cały, nie? I musi mieć jednak tam dwa szwy założone. Krótka ocena dzisiejszego spotkania, występu pana zespołu. Jako zawody mi się podobały, bardzo ładne zawody, bardzo czysto prowadzone i bardzo fair jeżdżący zawodnicy. Natomiast wynik sam, no, on nie bardzo mi się podoba, 31 punktów jest za mało. Miałbym smak na no, troszkę więcej, te 37 już bym, że tak powiem, nie wyjechałbym tu stąd ze wstydem, a tak troszeczkę mi jest przykro akurat.